Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dzisiaj prezentujemy dwa amplitunery, a w zasadzie można powiedzieć jeden w dwóch egzemplarzach. Jest to Akai AS980. Dla mnie to nie jest AS, dla mnie to jest AS. Prawdziwy AS wśród amplitunerów z kilku powodów. Jednym z nich są te rzeczywiście jego wymiary, dlatego potocznie nazywamy te amplitunery tej wielkości monsterami. 65 cm szerokości. To jest naprawdę kawał dobrego sprzętu. Większość ma w granicach 50 cm, także ten jest naprawdę duży, ciężko mieści się nawet na półeczce. Waga. No, tutaj możemy polemizować. Powiedzmy, mamy dwie instrukcje obsługi w języku angielskim, oryginalną, i w języku niemieckim. Jedna podaje 20,5 kg, czyli ta angielska, a niemiecka podaje 25 kg. Pokusiliśmy się o zważenie tego amplitunera, aby zweryfikować faktyczną jego wagę, więc wyszło nam 20,1 kg wagi. No, być może waga ma jakąś tam tolerancję, to powiedzmy, że angielska oryginalna instrukcja jest jakby bliższa prawdy niż ta niemiecka. Dodatkowo niebieski kolor skali i wychyłów. No, fantastycznie dobrane kolory, naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie się to prezentuje. Dla mnie kolor niebieski był zawsze takim priorytetowym. Kto z nas nie pamięta słynnej niebieskiej serii Pioniera. Także tutaj no, dobrano to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jeden i drugi stanęły na naszym, jakby to powiedzieć, trochę tutaj stoliku montażowym. Były wymieniane żaróweczki, gdyż się spaliły. Są to 8-woltowe żaróweczki, tak jak duże bezpieczniki. Można jeszcze kupić w internecie, także nie jest problem. Wymiana jest stosunkowo prosta. Tutaj od góry, jeżeli możemy pokazać, to tu od góry wystarczy odkręcić te śrubki i cały panel nam się tutaj wysuwa, żaróweczki mamy z tyłu, nie ma problemu z ich wymianą. Z drugiej strony jest dokładnie to samo, kilka śrubek. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, gdyż niektóre amplitunery naprawdę mają skomplikowane dojście do żarówek. Jest to pracochłonne. Tutaj postarano się o to, aby ten proces był bardzo przyjazny. Sprzęt dość rozbudowany, gdyż mamy trzy wejścia tutaj właśnie na zewnętrzne źródła, 1, 2 i 3. Dodatkowo mamy oczywiście uniwersalne oraz gramofony, dwie sztuki. Także można pod ten sprzęt podłączyć naprawdę dużo urządzeń. Jest to urządzenie kwadrofoniczne, w zasadzie pseudokwadrofonia, o mocy, i tutaj znowu powołam się na instrukcję obsługi, która angielska mówi, że mamy 220 W przy 4 ohmach muzycznej i 170 przy 8. Natomiast nasza niemiecka instrukcja, o ile przy muzycznej się zgadza, o tyle przy sinusie Niemcy twierdzą, że jest 60 W przy 4 i 40 przy 8, choć też pisze 4, także jest błąd w instrukcji. A w angielskiej mamy 60 W przy 4 ohmach oraz 50 W przy 8. Także te dwie instrukcje no, podają jakby dwie różne dane, ale ja i tak wychodzę chyba z założenia, że ta angielska, oryginalna jest prawidłowa. Niemcy, no nie wiem, kopiarka źle skserowała, czy ktoś źle przetłumaczył. W każdym razie na tej niemieckiej nie bardzo można polegać. Dodatkowo otrzymaliśmy do jednego z nich kompletnego manuala, czyli tutaj mamy wszystkie zestawienie części, wygląd płytek, także w przypadku awarii możemy się tym posłużyć. Bardzo cenna rzecz. Mamy to tutaj
do tego zestawu. Co można powiedzieć jeszcze teraz o samym amplitunerze? No, oprócz tego, że już mówiliśmy o jego mocy, czyli co najmniej te 60 W. Mamy regulację osobno kanałów głośników przednich, jak i tylnych, bo tak jak mówiłem, jest to kwadrofoniczne urządzenie. Mamy regulację głośników przednich, tylnych, mamy barwę głosu, przód, tył oraz balans. I kontur osobno do głośników przednich i do głośników tylnych. Także mamy tutaj kompletny panel obsługujący barwę dźwięku dla przednich i tylnych zestawów kolumn. Ciekawostką jest przy głośności, że mamy dodatkowe pokrętło, które możemy sobie ustawić w pozycji, do której maksymalnie chcemy dodać głośność. I dalej już nie idzie. Musimy użyć siły, aby przekręcić. Jest to takie, powiedzmy, zabezpieczenie przed dziećmi, aby dziecko może nie podeszło i przekręciło na maksa, żeby kolumny się nie spaliły. Więc zamontowany taki ogranicznik. Nie wszystkie urządzenia te ograniczniki miały. Były to na przykład Sansuje. Niektóre Sansuje miały też tego typu ograniczniki. Jest to bardzo wygodne, bo faktycznie zabezpiecza przed zbyt głośnym, nagłym ustawieniem głośności. Zbyt dużym, zbyt wysokim, może powiedzmy w ten sposób. Poniżej mamy wejście na pilota. Był to pilot na kabel. Te piloty są bardzo ciężko dostępne. W tej chwili osiągają ceny $500 i lepiej. Więc no niestety zakupienie takiego pilota jest dzisiaj ogromnym wydatkiem, ale to urządzenie miało wyjście na pilota na kablu. Oczywiście była tam regulacja głośności, zmiana jakichś kanałów, podstawowe funkcje. No, niestety my tego nie posiadamy. Dalej, mamy tutaj selektor, tak jak już wcześniej pokazywałem, wyjście zewnętrzne, UKF, radio, gramofon, mikrofon oraz cały panel sterujący tutaj dźwiękiem, czyli kwadrofonią. Mamy tak zwanego Matrixa, SQ Logic. Mamy tutaj monofonię, stereofonię. Możemy zmieniać, jakby powiedzieć, rozłożeniem dźwięku na kanały przednie i kanały tylne. Czyli w pewnym ustawieniu, na przykład Matrixa, działają wszystkie kanały jednocześnie. A w niektórych innych położeniach, jak na przykład w stereofonii, jest sterowany sygnał zupełnie inaczej niż przy Matrixie. Aczkolwiek słuchając tego, testowaliśmy to, nie jest to jakoś wybitnie wyczuwalne, aby ten dźwięk działał zupełnie inaczej. No powiedzmy, kanały tylne są troszeczkę ciszej nadawane. Do tego mamy tutaj, co prawda, jeszcze jeden panel sterujący, gdzie możemy regulować sobie głośność przednich i tylnych głośników, ale nie powiedziałbym, żeby to było jakoś bardzo, bardzo wyczuwalne. My słuchamy najczęściej tutaj na Logiku, wtedy dźwięk jest taki fajny, przyjemny. I wszystkie wskaźniki wychyłowe działają w tej pozycji. Może tutaj pokażemy. Równo. A na przykład w położeniu Matrix tylne głośniki i wskaźniki chodzą ciszej, przez co nie widać tych wychyłów tak dobrze. Oczywiście mamy tutaj taką fajną funkcję, która zwiększa nam w przypadku słuchania w miarę cichego, aby te wychyły działały, możemy dodać im trochę mocy. Czyli mamy tutaj plus 10 i plus 20 dB i wówczas wychyły bardzo ładnie chodzą. Wszystkie widać je, gdyż w przypadku, gdy głośność jest naprawdę niska, no to te wychyły by nie działały, nie byłoby tego, jakby to powiedzieć, ładnego efektu wow, który jest no tutaj przy tych sprzętach no bardzo ważny, bo naprawdę, zwłaszcza wieczorem, tego nie możemy teraz może zaprezentować. Wkleimy może zdjęcie,
jak to ładnie świeci i działa porą wieczorową. Co jeszcze można powiedzieć? Ten Akai jest jakby, no może nie bratem bliźniakiem, ale na pewno większym bratem pioniera 9900, QX9900. Jest no, praktycznie z zewnątrz bardzo, bardzo podobny układ, nawet tutaj samego panelu, czyli to nachylenie, ścięcie, to wszystko jest bardzo podobne oraz kolor niebieski oraz 6 wskaźników wychyłowych, tak samo jak w tym Akaju. Tamten nie jest tak szeroki, jest 50 cm, nie ma 65, także ten jest jeszcze większy, ale cały układ, nawet te tutaj gałki są identyczne w jednym i w drugim, można by powiedzieć, także nie wiem, kto od kogo kopiował, ale w każdym razie są bardzo do siebie podobne brzmieniowo, nawet rzekłbym również bardzo, co Pionier jest w tym modelu no, bardzo przyjemny dla ucha. Akai również, także obydwa te urządzenia pięknie wyglądają stojąc obok siebie, co zaprezentujemy na zdjęciu, i wieczorową porą naprawdę, jakby to można było powiedzieć, niektórzy lubią patrzeć sobie, jak rybki pływają wieczorową porą, gdy akwarium jest podświetlone. Tak samo te dwa sprzęty świetnie wyglądają obok siebie wieczorkiem, gdy muzyczka leci i można sobie na nie spokojnie popatrzeć. Kolor niebieski jest moim zdaniem kolorem uspokajającym. Dobrze, wspomnę jeszcze może tylko o tym, że z tyłu możemy podłączyć 12 kolumn. Czyli jest to naprawdę duża ilość, gdyż większość ma 4, tutaj mamy aż 12 możliwości. Myślę, że to jest chyba wszystko, co chcielibyśmy w dniu dzisiejszym powiedzieć na temat tych urządzeń. Żarówki mamy wymienione, będzie jeszcze może trochę czyszczenia w środku delikatnego, a żeby założyć obudowę, zamknąć go, postawić na półeczkę i cieszyć ucho piękną muzyką, którą te sprzęty nam gwarantują. Dziękujemy Państwu za oglądanie naszego kanału oraz zapraszamy ponownie do zobaczenia.